Odor Blocker Body Wash is so powerful it can block BO for 16 hours. It's so powerful it can turn off the sun. I don't know where it is, bro. I've heard some sketchy shit. I thought it was on the floor below us. I thought it was the second to top floor. No, I don't even really. Slowly turns towards me. You can shoot it. We found it, guys. Okay, I need you science people to tell me if this is real or not. Because I know blood like gets dark after a while, and it's definitely dark. Not a good angle. Looks like a throat was. It's disgusting. Look at this. If you guys haven't seen that video, it has like 500,000 views, but it was copyrighted music. Like, it was a terrible video. Like, I used music over the entire thing. Are you trying to take a picture? I was, yeah. I wouldn't put your butt on that. You might touch it. It's disgusting. That's what my goal was. It was like a handprint, bro. Where? Right there. You're welcome. Ew. It looks real because it's black now, and blood turns black after a long time. It's been about a year. Oh my god. My ISO's 400. Yeah, I just don't want to touch anything. Hold on, let me get back a little more. It is a lot of blood. I feel so bad. People died in here. There's so much freaking blood. Because it sketches me out that this is actually here. Like, it's really, really sketchy. That looks like, oh, no, that's not mold. I never record it because it's kind of fucked up, actually. Stal, główny kolektor. I kolejne mierniki, wskaźniki. Stacja. Redukcji, schładzania, coś w tym stylu. Znowu ciśnienie pary, oleju. A tam jest sterownia. I do sterowni zaraz wejdziemy. Tylko muszę zajrzeć, co wydaje te dźwięki. Słyszycie to? Musimy
Podnieś się. No dobra, oby to działało. Jak nie, to będzie lipa. Jakby to była drabinka, to już byśmy dawno to oglądali tam z dachu. Tak to lipa, tam gdzieś były takie uchwyty. Hopla. Zejście stąd będzie bardzo niesympatyczne. Ale w sumie może najpierw wejdę w ogóle. Czy ja to dam radę zrobić? Żeby tam wejść, musiałbym chwycić się krawędzi dachu. A z tego co pamiętam, to tam jest zwykła blacha falista. Jak jest mokro, to ja się zwyczajnie z niej ześliznę. Moje rękawiczki się z niej ześlizną i tyle będzie. Po prostu zlecę tam na dół. Dlatego się zastanawiam, co robić w tej sytuacji, bo jest dość patowa. Potrzebowałbym tutaj jeszcze dodatkowego krzesła. Albo czegoś w tym stylu. Nie wiem, czy tutaj się wspinali jacyś niesamowici eksperci, wspinaczkowi, czy o co chodzi. Ale generalnie to... ja takim ekspertem wygląda na to wcale nie jestem. O! Panie! No, kompletnie jestem takim ekspertem. Pierniczę. Dobrze, że to nie ta wyższa półka. Przepraszam za ten oczywisty wandalizm. Naprawdę. Nie chciałem.